Pod koniec lipca 1944 roku, niemal dwa miesiące od rozpoczęcia operacji Overlord i otwarcia frontu zachodniego, alianci wciąż nie mogli przerwać niemieckiej obrony w Normandii. Żołnierze wroga kontrolowali sytuację, uwikłani byli jednak w ciężkie walki z Brytyjczykami i Kanadyjczykami w okolicach KN. Mimo dobrego rozeznania w sytuacji taktycznej, długotrwała obrona uśpiła ich czujność. Tymczasem 25 lipca pierwsza armia amerykańska dowodzona przez generała Omara Bradleya rozpocząć miała potężny atak, którego zadaniem było wbicie klina w niemieckie pozycje, zrolowanie obrony i otwarcie kolejnej fazy walk o Francję. Miał to być początek ofensywy, której mimo usilnych prób nie udało się już Niemcom zatrzymać i która przypieczętowała losy III Rzeszy. W tej ważnej bitwie, bitwie o Normandię, a później w walkach o Belgię i Holandię, mieli wziąć udział także Polacy. . 25 lipca po południu Niemcy wysyłają kolejny zwiad na wschód od francuskiego Saint-Lô. Potężne bombardowania lotnictwa alianckiego nie pozwalają im na dalekie wypady. Kolumny pancerne SS i Wehrmachtu muszą przemieszczać się granicą lasu, aby w razie zagrożenia lotniczego móc łatwo zniknąć z oczu pilotów bombowców nurkujących. Tymczasem w sztabie pierwszej armii amerykańskiej padają ostatnie rozkazy, które w ciągu minut trafiają do najdalej wysuniętych oddziałów amerykańskich. Rozpoczyna się operacja Kobra. Pierwszy atak prowadzą amerykańskie czołgi Sherman. Do akcji wchodzi amerykańska piechota. Do ataku ruszają niemieccy grenadierzy pancerni. Aliantów wspomaga lotnictwo. Śmiały atak przeprowadzają myśliwce bombardujące. Niemieckie kontrnatarcie traci impet. Rozpoczyna się odwrót, który trwać będzie już do końca wojny. Alianci ostatecznie przejęli inicjatywę w walkach o Francję. Po upadku frontu we Francji Niemcy, łapiąc drugi oddech, umocnili swoje pozycje najpierw w Belgii, następnie w Holandii. W jednym z największych miast Brabancji, Bredzie, doskonale przygotowali się na spodziewany aliancki atak. Nie wiedzieli jednak, że zdobycie Bredy powierzono pierwszej polskiej dywizji pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka. Polacy po sukcesach bojowych we Francji i w Belgii byli uważani za aliancką awangardę. . 29 października rano Niemcy wiedzą już, że polska dywizja pancerna zajęła pobliskie miejscowości. Patrol oficerski sprawdza posterunki na przedmieściach Bredy. Nieoczekiwanie rozpoczyna się polskie natarcie. Thank you.
Polacy rozwijają atak. Rusza niemiecki kontratak. Do akcji wchodzą czołgi. Polska pięść pancerna jest dla Niemców zbyt silna. Rozpoczyna się odwrót. Polacy zajmują Bredę i rozpoczynają oczyszczanie miasta z wojsk niemieckich. 30 października 1944 roku Breda jest wolna. W grudniu 1944 roku nad Mozą Niemcy na prędce wzmacniali kolejne linie obrony. Po nieudanej akcji w Ardenach naczelne dowództwo Wehrmachtu spodziewało się alianckiej ofensywy. Na niewielkiej wyspie Kapelle-Chevert, znajdującej się pomiędzy Mozą a kanałem Starej Mozy, ulokowały się doborowe oddziały niemieckich spadochroniarzy wyposażone w broń przeciwpancerną. Elitarne oddziały niemieckie wiedziały, że przyjdzie im walczyć również z czołgami. Odcinek Kapelle-Chevert zdobyć musieli Polacy. W styczniu 1945 roku po kilku nieudanych akcjach zaczepnych polskiej piechoty mającej na celu rozpoznanie stanowisk niemieckich spadochroniarzy do akcji wkroczyła elitarna brytyjska jednostka 47 Royal Marine Commando. Mimo początkowego zaskoczenia i sukcesów brytyjskich komandosów, spadochroniarze nie dali za wygraną. Po ciężkiej walce szala zwycięstwa przesunęła się na stronę niemiecką. Brytyjczycy walczyli jednak do końca. Po ogromnych stratach, jakie ponieśli komandosi, dowództwo podjęło decyzję o ofensywie z powietrza. Następnie do walki wprowadzeni zostali żołnierze 1. Dywizji Pancernej i Kanadyjczycy. Rozpędzoną polską ofensywę zatrzymuje kontratak pancerny. Rozpoczyna się bój o przełamanie niemieckich pozycji. Do akcji wchodzą polskie czołgi. Atak piechoty przesuwa szale zwycięstwa na polską stronę. W
Bój toczy się na krótkim dystansie. Niemcy powoli zaczynają rozumieć, że ta walka jest już przegrana. Polacy całkowicie opanowują pole bitwy. Bój w Holandii dobiega końca. Polacy mogą być z siebie dumni. Mimo twardej niemieckiej obrony, pierwsza dywizja pancerna pokazała swój bojowy kunszt. Dziękujemy wam, Polacy! Te krótkie słowa pojawiały się często na ustach szczęśliwych Holendrów. Polskie wojsko zapisało się na zawsze na kartach historii Niderlandów. Po krótkim odpoczynku na polskich żołnierzy czekają kolejne trudy walki. Na ich pancernym szlaku stanie teraz najważniejsza baza niemieckich okrętów podwodnych – Wilhelmshaven.